Siemaneczko, z tej strony Śmiechol. Lecimy dzisiaj z unboxingiem paczuchy, a takiej prywatnej od pewnego dobrego znajomego. Mam tutaj fajne petardki i dwie paczki single shotów hukowych od SR Pyro. Jestem bardzo ciekaw, jak one strzelają, więc mam nadzieję, że będzie można zrobić z tego fajny teścik. No i tak jak widzicie, tutaj już się pokazuje nam Lupo P1 w paczuszce na P1 w klasie P1 emiter. Fajne petardki, bardzo je lubię, dlatego taki większy zapasik na przyszłość, bo nie wiadomo później, w jakiej będą cenie i czy w ogóle będą. Kilka paczuszek, żeby to tutaj fajnie wyciągnąć. O, może tak. Dwie paczuszki. Kolejne dwie paczuszki. I kolejne dwie paczuszki, także łącznie mamy 6 paczek, po 10 sztuk w każdej. Spory zapasik, no i te single shoty, o których wspominałem, hukowe. Devil's Shot, 3 sztuki, 30 mm, SR Pyro. To jest nowość na ten rok. Widziałem już pierwsze zapowiedzi, wypadają naprawdę fajnie. No, a że lubię single shoty, lubię hook, to z ciekawości wziąłem. Zobaczymy, jak będą dobre, to może się czegoś więcej dokupi. 2020 rok produkcji, klasa F2, gramatura 43,7 grama na paczuszkę, także wypadają nawet nieźle. Pisk i efekt Titanium Salute. Sorki za małe cięcie, ale musiałem przerwać. Także jest jedna paczuszka i tak jak wspomniałem, druga paczuszka. Zobaczymy, jak wypadną testy tego i chciałbym porównać to z pewną rzeczą, którą też kupiłem i którą Wam zaraz pokażę. Już sobie paczuszkę rozpakowałem, mam tylko kartonik. Single shoty dwucalowe od Gao, nowa wersja. Produkowana dla Pirohita, także na pewno zrobimy sobie porównanie, jak to wszystko wychodzi w teście. Tutaj gratisik od sklepu, wlepeczki, bardzo fajne, cyk, 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 fajne wlepeczki, widać, że nowa jakość, także super. Plusik za to dla Was, opaki. Kartka z podziękowaniem za zakupy. Kto spakował i kod rabatowy. Także też super. No i same single. Wyglądają tak. O, tutaj jeszcze chyba jest jakiś gratisik. Petardki. Fajny taki mały woreczek. Super sprawa. Nawet do takiego kartonika single shotów nawet zmieścił się taki fajny gratisik, za to też plusik. No i mamy tutaj single shoty Odpalaj, nie dygaj, wyprodukowane dla Pirohita, Mahone Team. Super fajnie to wygląda. Gao, zobaczymy, jak strzelają, widziałem już jakieś pierwsze testy. Mam dużo starych trójek, także też może zrobimy jakieś porównanie, no ale na pewno będę chciał to zestawić z tym. Bo to jest 30 mm, a to jest 2 cale, także 50 mm. No i zobaczymy, jakie będą lepsze, jak obstawiacie. Ja pewne wnioski mam, ale zostawię to na film, na recenzję. Tak to wygląda w całości. 6 paczuszek Lupo, single shoty od SR Pyro. No i kartonik singli od Gao, produkowanych
Pirohita z logiem Elity Mahonego, Mahone Team. Super, super fajna grafika, także zobaczymy. Czekajcie na teściki, dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie, czy zamówienie Wam się podoba. Dajcie łapkę w górę i do następnego. Siemano, heja.